Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj będzie przepowiednia na 2022 rok dla osób w związkach. Tutaj przed Wami leżą trzy talie kart i możecie sobie wybrać, z której talii chcielibyście tą przepowiednię. Oczywiście w opisie będzie czasówka i odnośnik do każdej z talii. Natomiast na wstępie chciałabym zaznaczyć jedną rzecz, że tarot jest skonstruowany do prognozowania dla osób indywidualnych, czyli osoba rozkładająca karty, tarocista, wróżka, wróż, mag, wiedźma itd. i druga osoba, która siedzi przed nami, czyli klient, czyli osoba pytająca i tak dalej. I te filmy i ten film, który ja prezentuję dla większej liczby osób, te przepowiednie, prognozy, chciałabym, żebyście potraktowali jako coś w rodzaju rozrywki, może zabawy, dlatego że nie jest możliwe, żeby tarot kolektywnie dla dużej ilości osób prawidłowo zdiagnozował problem albo jakąś sytuację i pokazał rozwój wypadków. Tak? Musicie brać na to poprawkę. Owszem, w tych przepowiedniach, o których ja będę dzisiaj mówić, może się zdarzyć, że coś będzie pasowało do Waszego życia, ale może być też tak, że kompletnie nic nie będzie pasowało. I po prostu tarot jest narzędziem, który działa tylko i wyłącznie dla osoby pytającej, jednej osoby, niewielu osób, ok? Także miejcie to na uwadze i rozwój wypadków, o których ja będę opowiadała, prezentując te kolejne talie, może się zdarzyć, że on się rzeczywiście coś tam zrealizuje, natomiast może się zdarzyć tak, że no nic nie będzie miało miejsca. Chciałam Was w tym uświadomić i chciałam, abyście wiedzieli, że raczej potraktujcie to może jako, no właśnie, rozrywkę. Natomiast osoby, które potrzebują indywidualnych konsultacji, zapraszam do kontaktu prywatnego. To jest już w ogóle inna rozmowa, inna sprawa, kiedy dla konkretnej osoby na konkretny problem, na konkretne pytanie rozkłada się karty. Dobrze, widzimy się za chwilę. W czasówce będzie opis. Najpierw ta talia, najpierw z tej talii będę robiła prognozę, w drugiej kolejności z tej i w trzeciej kolejności z tej. Także słyszymy się za chwilę. Witam osoby, które wybrały pierwszą talię. To jest ta talia Shadowscapes. Ona leżała po lewej stronie. I mamy tutaj takie karty. Cesarzowa, ósemka monet, piątka monet, głupiec, ósemka pucharów i czwórka kijów. I jak tutaj rysuje mi się ta cała sytuacja i ten cały obraz na podstawie tych kart, wszystko powinno być w Waszym związku, jeżeli chodzi o relacje, tak, Wy i Wasz partner, w porządku, ale będziecie borykać się z problemami finansowymi. Mogą tutaj być jakieś braki finansowe i właściwie wszystko, rozmowy między Wami albo plany, albo martwienie się, tak, czyli też omawianie tego, będzie krążyło wokół pieniędzy. Może się okazać, że po prostu albo trzeba będzie zmienić pracę, jedno z Was będzie musiało zmienić pracę, albo wziąć dodatkową pracę, albo zweryfikować budżet domowy, czyli no, być bardziej, powiedzmy, precyzyjnym albo oszczędnym, no jeżeli chcecie, to może też bardziej oszczędnym, albo może łowić promocje, tak, w sklepach, bo te sprawy finansowe tutaj przedstawiają się na pierwszy plan, czyli wychodzą na pierwszy plan i mogą być też
sprawy czy większe wydatki związane z dzieckiem, z waszymi dziećmi, może jeszcze może oglądają mnie panie, które na przykład obecnie są w ciąży, albo na początku 22 roku będą w ciąży, albo w pierwszych miesiącach 22 będą w ciąży i wiadomo, że kiedy dziecko przychodzi na świat, też wydatki wzrastają. Więc tutaj wasze życie rodzinne i też związkowe będzie się obracać wokół po prostu spraw finansowo-zawodowych. Może rzeczywiście się okazać, że trzeba będzie po prostu wziąć drugą pracę, nie wiem, może jakieś pół etatu dodatkowe, albo gdzieś dorobić, nawet na czarno. Jeżeli oglądają mnie panie, które są w ciąży albo będą w ciąży, to rozwiązanie będzie łatwe i w sumie bezproblemowe. Nie będzie żadnych komplikacji. Mimo wszystko, słuchajcie, nie wpłynie te takie problemy finansowe, powiedzmy, problemy, no to też tak za dużo powiedziane, może bardziej zamartwianie się, tak? Bo rozwiązanie raczej znajdziecie. I to nie wpłynie na waszą sytuację rodzinno-związkową, bo znajdziecie rozwiązanie wspólnie. Tutaj podkreślone jest, żeby też spotykać się z ludźmi, ze znajomymi. Może macie jakąś inną parę zaprzyjaźnioną, albo macie bliskie kontakty rodzinne, tak? Powiedzmy z bratem, siostrą, szwagrem, szwagierką, bratową i tak dalej. I tak jakby relaks da wam spotykanie się z innymi ludźmi, tak? W grupie ludzi, kiedy możecie odpocząć w tym sensie, że towarzysko się gdzieś spotkać, tak? Może gdzieś zaprosić kogoś do siebie, pojechać do kogoś, coś na tej zasadzie. Czy z dziećmi będziecie mieć duży problem? No nie sądzę, po prostu może te sprawy, tak? Będą większe wydatki, o to chodzi. Może na przykład, jeśli wasze dziecko chodzi do szkoły, to trzeba będzie zebrać pieniądze albo zapłacić na jakieś przedsięwzięcia związane ze szkołą. Może się okazać, że na przykład w 22 roku dziecko idzie do komunii, albo na przykład dziecko bierze ślub, tak? Wasze dziecko, jeśli już jest dorosłe, to znaczy córka albo syn. I z tym mogą też się wiązać wydatki i karty to pokazały, jako sprawy związane z dziećmi, tak? No wiadomo, że wycieczka szkolna, a powiedzmy komunia, to są dwa bieguny wydatków. Wycieczka szkolna jest mniejszym zobowiązaniem finansowym niż komunia. Więc, ale tak tutaj będzie się wam to mieliło w 22 roku, że tak to brzydko nazwę. I no... Wokół tego będą krążyć wasze rozmowy z partnerem, z mężem, z żoną i po prostu trzeba będzie no jakoś to rozwiązać. Nie jest zalecane, słuchajcie, w tych kartach nie ma czegoś takiego, żeby się zadłużać. Nie. Tu jest zalecane, żeby pracą własnych rąk, tak, czy własnego, nie wiem, umysłu zarobić te pieniądze. Jeżeli naprawdę macie na przykład większe wydatki, czyli ta komunia, czy ślub syna, córki, albo jesteście zaproszeni, tak, jako, nie wiem, chrzestni gdzieś tam i to też jest wydatek, to żeby raczej zarobić te pieniądze, wziąć dodatkową pracę albo jakąś fuchę, zlecenie, niż wziąć kredyt. Bo zaczęłam moją wypowiedź od tego, że będą czekały was większe wydatki i będą krążyły rozmowy między wami w parze o tych wydatkach. W 22 roku może się okazać, że po prostu tak, wy wnosicie do budżetu domowego ileś pieniędzy, wasz partner wnosi do budżetu domowego ileś pieniędzy i trzeba się liczyć z tym, że nie ma się co oszukiwać. Po prostu w kartach tego nie ma, ale to jest logiczny wniosek. Na zewnątrz ceny rosną i z budżetu domowego wasze miesięczne wydatki też będą wzrastać, więc dodatkowe obciążenia finansowe na właśnie wycieczki szkolne, czy komunie, czy śluby, czy prezenty
gdzieś tam, gdzie do czego się zobowiązaliście, no powiedzmy, jesteście chrzestnymi i w 22 roku jest planowany jakiś ślub, czy no nie wiem, cokolwiek innego, nieważne, to wtedy z tych dwóch pensji waszych trudniej jest odłożyć pieniądze, kiedy na zewnątrz ceny wzrastają, tak? Inflacja szybuje w górę. Więc to jest logiczny wniosek. Więc tutaj tarot zaleca w ogóle na wstępie, jeśli zabraknie pieniędzy, nie będzie można dopiąć miesięcznego budżetu domowego, to jest zalecane, aby pracą swoich własnych rąk załatać ten budżet. Nie wiem, może po prostu macie też jakieś kobieta, raczej tutaj jest nacisk położony na kobietę. Może ta kobieta ma jakieś umiejętności, które można wykorzystać. Na przykład macie przydomowy ogródek i może, czy na przykład, no nie wiem, teraz już jest coraz bardziej popularniejsze, żeby właśnie przy tym przydomowym ogródku coś tam, jakieś warzywka sobie siać, albo żeby wschodziły, albo nie wiem. Są też takie osoby, które parę kur trzymają i na przykład kury znoszą jajka i sprzedają te jajka i tak też zarabiają, tak? Może na przykład pani, która mnie ogląda, bardzo dobrze gotuje, więc może się okazać, że też jej własnoręczne wyroby można gdzieś sprzedać. Ja nie mówię, że gdzieś sprzedać na rynku, tak? Od razu zakładać firmę, ale po prostu marketing szeptany tutaj też może pomóc. Więc to są takie umiejętności, powiedzmy, typowo kobiece. Albo może na przykład któraś z was, z pań, szydełkuje, albo robi na drutach i z tego też można coś dorobić, tak? Tak, powiedzmy, załatać budżet. Albo któraś z pań, która mnie ogląda, potrafi szyć na maszynie, albo przynajmniej przerabiać jakieś rzeczy, jakieś ciuchy, albo nie wiem, skracać spodnie, albo spódnice, zwężać, no cokolwiek, i na tym też można po prostu dorobić. Wiadomo, że to nie są Bóg wie jakie kwoty, ale odkładane regularnie dadzą jakąś większą kwotę, tak? I tak można załatać budżet. Nie pozwólcie też na to, aby te właśnie niedopięcie budżetu domowego powodowało jakieś między wami spięcia, napięcia. Trzeba po prostu dążyć do rozwiązania tej sytuacji, bo tutaj w tych kartach pokazuje się, że sytuacja jest do rozwiązania, jest do opanowania i ostatecznie wszystko wraca tak jakby do normy. Nie zbierają wam się czarne chmury nad głową, tak? Tylko po prostu może jak przez większą część roku 2022 albo kilka miesięcy roku 2022 mogą być po prostu trudności finansowe. Dobrze, to było wszystko. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za wysłuchanie do końca i do następnych filmów. Witam osoby, które wybrały drugą talię kart. To jest ta talia. Ona leżała po środku na początku. I mamy tutaj takie karty: kapłanka, sprawiedliwość, as monet, trójka monet, królowa monet i kończy układ, koło fortuny. Co ja tutaj widzę? Te panie, bo tutaj są, słuchajcie, karty kobiece, więc mam wrażenie, że to jest, karty się ułożyły tak, że to jest skierowane głównie do pań. Te panie w związkach, które są, może nie dzieje się u was zbyt dobrze, albo wy weszłyście w rolę kobiety, która o wszystko się martwi, o sprawy domowe. I martwi w tym sensie, że na waszych głowach jest wszystko, czyli zakupy, sprzątanie, przygotowywanie dzieci do szkoły, odrabianie lekcji z dziećmi, podkładanie pod nos jedzenia wszystkim i tak dalej, i tak dalej. I te karty mówią o tym, że w 2022 roku przyjdzie taki moment, że będziecie musieli poważnie porozmawiać ze swoim partnerem,
bo mam wrażenie, że też nerwowo nie wytrzymacie i przede wszystkim z wysiłku, tak fizycznie i może psychicznie, że tak nie może dalej trwać, mój kochany, i my musimy tutaj znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby podzielić te obowiązki na dwa. Nie żeby mężczyzna pomagał, tylko po prostu, żeby każdy miał swoje zadania. I wtedy jest szansa, że przede wszystkim wy będziecie odciążone i będzie więcej czasu, powiedzmy, na jakieś wspólne przedsięwzięcia, nie wiem, po pracy w weekendy, bo nie wszystko jest na waszej głowie i wtedy można, powiedzmy, sobota, niedziela czy piątek po południu będzie można wspólnie coś, nie wiem, z partnerem czy z rodziną, czyli z dziećmi również, przedsięwziąć, gdzieś pójść, pojechać, coś zobaczyć, nie tylko siedzieć, wiecie, tak kierat, praca, dom, zakupy i z powrotem praca, dom, zakupy. Po prostu te karty mówią o tym, współpraca i dzielenie obowiązków jest kluczem do sukcesu, tak? Nie dajcie się też wcisnąć w rolę, czy nawet zapędzić w kozi róg takiej kobiety, która koło wszystkich się krząta i o wszystkich dba, tylko nie o siebie. Siebie stawia na szarym końcu albo w ogóle o sobie nie myśli. Nie, bo po prostu tutaj pokazuje się, że ta sytuacja będzie, jeżeli tego w 2022 roku nie walniecie pięścią w stół, to to będzie trwało i trwało tak. I nigdy nie wyjdziecie z takiej roli. Owszem, możecie na przykład, i tutaj też jest wskazane, żeby jednak kobieta zarządzała pieniędzmi, budżetem domowym w waszej rodzinie czy w waszym związku, bo po prostu chyba będzie wam to lepiej wychodzić, tak? Albo gospodarniej może być. Tutaj bardzo dużo jest kart monetowych, które mówią o tym, że sprawy też zawodowe i finansowe mogą mieć wpływ na wasz związek, czyli na przykład może się okazać, że powiedzmy, wy jako kobiety w pracy będziecie mieć więcej obowiązków albo nie wiem, trzeba będzie częściej, dłużej zostawać w pracy i naturalne jest, że ta rozmowa, tak, rozstrzygająca, czyli taka, mój kochany, ja tu muszę jednak zostać w pracy, teraz czasy są niepewne, nie mogę pozwolić na to, żeby mnie zwolnili, no to ty musisz się zająć domem, to ty musisz posprzątać, nie wiem, to ty musisz odebrać dziecko ze szkoły, odrobić lekcje z dziećmi, no i nie ma w ogóle dyskusji, tak? Ja po mojej pracy też muszę odpocząć, ja w inny dzień się tym zajmę. Wiecie, no takie ustalanie obowiązków. Może zdarzyć się też tak, że na przykład zabraknie w pewnym momencie rąk do pracy, w tym sensie, że wszyscy na przykład są mocno zajęci zawodowo, a dzieci w szkole, no i dom, powiedzmy, leży odłogiem. I tutaj jest sugestia, żeby, słuchajcie, nie przejmować się, że na przykład okna są brudne, podłoga jest niewymyta, a pies gdzieś zwymiotował. Po prostu tak płynie życie, tak? Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej i nie biegać na szmacie i ze ścierą codziennie, ani nie wiem, tam na błysk nie robić co trzy dni, bo po prostu czasem nie da rady. Czasem po prostu życie płynie tak szybko albo w ogóle nam na przekór, że szkoda czasu na tą głupią robotę, jaką jest, nie wiem, powiedzmy sprzątanie, bo i tak na drugi dzień się zabrudzi, więc zostawcie to. Jeżeli w danym tygodniu albo w ciągu 2 tygodni nie posprzątacie, nie zajmiecie się swoim domem, to się świat nie zawali, tak? Ja tutaj to kieruję teraz słowa do pań, bo ten układ kart może właśnie mówić o takiej nadgorliwości, żeby wszystko w domu było jak ustawione jak w zegarku, tak? Wy się będziecie męczyć przy okazji, jeśli same będziecie to robić i opadniecie po prostu z sił fizycznych, tak? Po prostu wasz organizm może tego nie wytrzymać.
I dlatego tutaj sugerowane jest dzielenie obowiązków. Jeżeli mieszkacie tylko z partnerem, to na dwa, a jeżeli z dziećmi, no to również na dzieci. Niech to będzie dostosowane do wieku dzieci, ale niech dzieci też angażują się w sprawy domowe. Innym scenariuszem w tych kartach, które mi się tutaj wylosowały, może być tak, że po prostu niektóre, tak jakby, nie wiem czy niektóre z pań, ale może wcześniej nawet to odczułyście, że w waszym związku nie dzieje się dobrze i może się okazać, że po prostu rok 22 to będzie finalizacja rozwodu. I nie pokazuje się tutaj coś takiego, jakbyście miały rozpaczać. Pokazuje się tylko to, że jakbyście wyszły dobrze finansowo na tym i rozpoczęły nowy etap życia, tak jakby jakbyście mogły się spełniać jako kobiety. Nawet nie chodzi o to, że finansowo, tak, to będzie bardzo korzystne dla was, bo będzie też korzystne, powinno być korzystne, ale tak jakby wychodzicie z roli matki Polki siatkarki, że tak to nazwę, ja zawsze tak to mówię, czyli kobiety, która no właśnie, zajmuje się wszystkim, dba o wszystko i tak jakby nie ma głosu, tak? Nie ma głosu albo jest na drugim planie. Tak jakby odmienia się ten los, nowy etap, tak? Wchodzicie w nowy etap i nawet jeżeli na początku wydawało wam się to tragedią życiową, że powiedzmy rozchodzicie się ze swoim partnerem, to tutaj w tych kartach wychodzi na to, że wy i tak wygrywacie. Przede wszystkim dbać o zabezpieczenia finansowe, jeśli chodzi o tą sprawę rozwodową, bo tutaj jest, pokazują się duże możliwości finansowe, wygrania, tak, finansowego na tym procesie rozwodowym, ale również swojego własnego samopoczucia i poczucia wartości jako kobiety. Otwiera się przed wami w ogóle nowe perspektywy, tak? Nie wiem, co to może być, ponieważ układ kończy karta koło fortuny, więc to może być wszystko. Po prostu może się wam zmienić życie o 180 stopni, albo możecie nawet, nie wiem, zdecydować się na zmianę również i wizerunku, i spraw zawodowych, i no tak jakby otwiera się przed wami po prostu inny etap życia, tak? Także jeżeli coś takiego się wydarzy, albo czułyście wcześniej, że no dogorywa wasz ten związek, to po takim czasie rozpaczania, albo może krótkim czasie rozpaczania, bo w tych kartach nie ma w ogóle czegoś takiego jak rozpacz z tego powodu, tylko jest krzątanie się i dbanie o swoje własne zabezpieczenie materialne w procesie rozwodowym, tak? Także jeśli się na tym skupicie, to duża szansa jest na uzyskanie tego, co chcecie. Dobrze, to było wszystko z mojej strony. Dziękuję wam za dzisiaj, dziękuję za uwagę i do następnych filmów. Witam osoby, które wybrały trzecią talię. To jest ta talia Tarota Prerafaelitów. I mam tutaj takie karty: głupiec, piątka kijów, dziewiątka monet, ósemka mieczy, paść monet i ósemka monet. Nie wiem dlaczego, ale bardzo dużo kart monetowych w ogóle w tych trzech taliach mi się losowało. Mam wrażenie, że to też ma, słuchajcie, to jest odbicie sytuacji zewnętrznej, czyli inflacji i wzrastających cen. No i to jest chyba naturalne, że głównym tematem w 2020 roku w związkach czy w rodzinach mogą być po prostu sprawy finansowe. To już jest no, kolejny raz, kiedy tutaj też te sprawy finansowe, pieniędzy dominują w tych rozkładach związkowych. Nie dziwię się, no bo po prostu chyba każdy boi się, co przyniesie przyszłość i jak będą wzrastać rachunki, jak będą wzrastać ceny i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to jest odzwierciedlenie w kartach tego.
Ale już dobrze, zmierzam teraz do tego rozkładu. No tutaj też oczywiście będą rozmowy między wami, a waszym partnerem o finansach. Co z tym zrobić? Czy jesteśmy zabezpieczeni finansowo? Tutaj nie ma, słuchajcie, jakichś braków, tak? Od razu powiem, nie ma czegoś takiego, że stoicie na progu biedy albo bieda zagląda wam w garnki. Nie ma czegoś takiego, ale dbanie o te sprawy finansowe i gospodarne zarządzanie budżetem domowym jest tutaj też wskazane, bo mogą być wydatki nieprzewidziane, słuchajcie, nieprzewidziane, ale też coś w rodzaju zachcianek, gdzie może się okazać, że przepłaciliście za coś i w pewnych momentach możecie sobie pluć w brodę, tak? Tak, i te nieprzewidziane wydatki będą związane z młodymi ludźmi w waszym otoczeniu. To mogą być dzieci, ale to mogą być też, nie wiem, dzieci waszych braci czy sióstr, kiedy jesteście, powiedzmy, nie wiem, zobowiązaliście się do czegoś, powiedzmy, no nie wiem, jaki tu przykład podać? Kiedy jesteście chrzestnymi, o, i też trzeba będzie jakieś tam wydatki na to dane dziecko uczynić, tak? Ale to jest bardziej coś nieprzewidzianego, coś co na przykład, bo wasze dzieci, jeśli macie dzieci, to mogą z czymś wyskoczyć, słuchajcie, w ciągu roku 2022. I tu nawet nie chodzi o to, że coś będzie zaplanowane ze szkoły, tylko po prostu dziecko może mieć zachcianki i dziecko może mieć być kapryśne, może też wpadać w jakieś, nie wiem, kłopoty w tym sensie, że komuś rozbije szybę albo wjedzie rowerem w samochód. I to mogą być też takie niespodziewane wydatki, kiedy trzeba będzie po prostu zadośćuczynić finansowo komuś, tak? Tak, coś na zasadzie dziecka rozrabiaki, tak? Albo po prostu jakaś grupa wciągnęła dziecko w super genialny pomysł, jak to dzieci albo nastolatki mają w zwyczaju, a okazuje się, że potem rodzice mają zobowiązania finansowe w związku z tym. Także to, coś na tej zasadzie to będą nieprzewidziane wydatki i rozmowy między wami a waszym partnerem mogą wokół tego krążyć i oczywiście również krążyć wokół, jeżeli nie macie dzieci, tak, to może będziecie chcieli podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe i to też będzie się wiązało z wydatkami, ale to jest dobra inwestycja, powiem wam, tak, że dzisiaj powiedzmy na jakieś szkolenie czy na jakieś studia wydacie określoną sumę pieniędzy, ale wam to się zwróci tak czy siak, właśnie tak to w kartach jest pokazane, że to jest inwestycja długoterminowa, co prawda, nie zwróci się tak szybko, ale opłaci się, tak? Tylko żeby to nie było, wiecie, taką zachcianką impulsową na chwilę, coś, żeby nie było coś nieprzemyślanego. Natomiast inny scenariusz jest też taki, że po prostu możecie, albo będziecie świeżo wchodzić w związek 2022, albo poznacie kogoś, słuchajcie, może też tak być, poznacie kogoś i ten ktoś was, nie powiem, że zauroczy, tylko zafascynuje. Tutaj nawet nie chodzi o zdradę żadną, tylko po prostu tak jakby świeżość wniesie do waszego życia. Spowoduje, że na przykład panie będą chciały dbać o siebie, no mężczyźni również też, więc albo będziecie chcieli czuć się młodsi niż jesteście, niż stoi w waszej metryce, więc takie wydatki nieprzewidziane, o których wcześniej mówiłam, czyli na swój własny wygląd, nie wiem, dobrej jakości ciuchy, rzeczy, buty, też mogą być wydatki, tak? Ale tak jakby układ kończy karta mówiąca o tym, że należy, że znowu skupiacie się na sprawach zawodowo-materialnych, tak? Czyli znowu te sprawy zawodowo-materialne są tutaj na pierwszym miejscu. Albo może być też tak, że w 2022 roku więcej czasu spędzacie w pracy,
Też tak może być. I wybuchają kłótnie między wami, dlaczego tak długo jedna albo druga osoba siedzi w pracy. Tutaj trzeba wtedy po prostu porozmawiać, tak? Jakie macie priorytety? Czy zostajecie w tej pracy dlatego, że szef was zmusza? Czy zostajecie w tej pracy dlatego, że trzeba załatać budżet domowy? Bo to są dwie różne motywacje, tak? I wtedy ta druga strona może po prostu być bardziej wyrozumiała. Jeżeli trzeba załatać budżet domowy, no to wiadomo, sytuacja jest jasna. Natomiast jeżeli szef każe, no to wiecie, i wam to nie odpowiada i destrukcyjnie wpływa na związek, no to trzeba się zastanowić nad tym, co dalej, tak? Czy to dalej dać sobą, że tak powiem, szefowi, ze sobą tak postępować, czyli nie licząc się z czasem prywatnym pracownika, czy narażać się na kłótnie i fochy partnera, partnerki, tak? Tutaj komunikacja między wami jest również bardzo ważna. Artykułowanie werbalne, nie wiem, braków w kasie domowej albo chęci większych wydatków albo no czegokolwiek, tak? Tu jest komunikacja również ważna na równi z sytuacją finansową. No i jeżeli rzeczywiście macie dzieci, nie wiem, powiedzmy w wieku szkolnym, podstawówki albo nawet nastolatki, które robią głupie rzeczy, bo mają głupie pomysły, no to też trzeba zająć się komunikacją, to znaczy najpierw tak, tu jest pokazane, ustalić wspólny front z partnerem, żebyście stanowili nie, że jedno mówi jedno, a drugie mówi drugie i w końcu dziecko nie wie o co chodzi i gdzie są granice, a potem porozmawiać z dzieckiem, tak? Czyli komunikacja najpierw wy i partner, ustalanie zasad, a potem prezentowanie tych zasad czy komunikacja z dzieckiem i wtedy to dziecko porusza się w jakichś ramach, tak? I wy tworzycie z partnerem jeden front. No i wspomniałam o tych wspaniałych pomysłach dzieci i nastolatków, czasami także ręce opadają. Rodzice są narażeni na konsekwencje tego, więc również, tak, w tych sytuacjach z partnerem wspólny front i potem rozmowa z dzieckiem. Bo jeżeli jedno będzie ciągnęło w jedną stronę, czyli wy, a wasz partner w drugą stronę, to to dziecko będzie zdezorientowane i jeszcze większy głupot może wam narobić. Po prostu będzie korzystało z okazji, że wy ze sobą się nie dogadaliście, tak? I może też, słuchajcie, dzielić, znaczy tak pogrywać z wami, nie? Bo tata tak powiedział, mama tak powiedziała, a wy ze sobą się nie skomunikowaliście, czyli wy i partner i po prostu dziecko was rozgrywa, nie? Może też tak być. Chodzi tutaj o to, żeby dziecko was nie rozgrywało, tylko żebyście wy ze swoim partnerem wspólny front prezentowali wobec swojej latorośli. Dobrze, dziękuję wam za dzisiaj. Dziękuję wam za wysłuchanie do końca tej przepowiedni i do następnych filmów.